W Singapurze północno-koreański dyktator po raz pierwszy zaprezentował się światu. Nazywam się John Bolton, byłem doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Trumpa. Nie mogłem uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Uważam, że to spotkanie było błędem, ale miało historyczny wydźwięk. Podczas spotkania Kim świetnie kontrolował sytuację, uważnie obserwował Trumpa. Na początku zapytał go, co o nim sądzi. Takie pytanie świadczy o dużej pewności siebie. Językarz świerzbił, żeby powiedzieć, jesteś tyranem męczącym 25 milionów ludzi, nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Byłaby to prawda, ale chyba jednocześnie również koniec spotkania. Dziękujemy państwu. Jak przebiega spotkanie? Oczywiście Trump go komplementował, że jest bardzo bystry i tak dalej. Jest jakiś postęp? Mamy świetną relację, dziękuję. Kim dobrze się przygotował do negocjacji z prezydentem USA. Spotkanie tych dwóch przywódców było wyjątkowe. W moim odczuciu byli sobą oczarowani. Koreańczycy włożyli wiele wysiłku w poznanie sposobu myślenia prezydenta Trumpa. Wiedzieli, jak mu schlebiać, są w tym dobrzy. Kim Jong-un wysłał posłańca z długim, odręcznie napisanym listem. W tym sensie Korea Północna jest bardzo staromodna. Nie wysyła e-maili z ciężkimi załącznikami. A ten długi, odręcznie napisany list bardzo się spodobał prezydentowi Trumpowi. Rozmowy były dość chaotyczne. Bałem się, że Trump za bardzo ustąpi. Zgodził się odwołać już zaplanowane wspólne manewry wojskowe USA i Korei Południowej. Nikt ze strony amerykańskiej się tego nie spodziewał. Kim bardzo się ucieszył. Dziękuję, fantastycznie. Negocjowałem twardo i on też. Dużo się spieraliśmy, a potem zakochaliśmy się w sobie poważnie. Napisał do mnie piękny, wspaniały list. To jest miłość.